Najwyższa Izba Kontroli opublikowała kolejny rozdział raportu o powodzi z 2010 roku. Lekarze zapowiadają zaskarżenie do Trybunału Stanu o rozporządzenia o udzielanie świadczeń opieki medycznej. Przez dwa dni ekipy pogotowia ratunkowego biorą udział w rajdzie ambulansów medycznych. Magda Furman, witam Państwa. Najpierw wytknęli błędy w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Teraz wskazują na nieprawidłowości przy wypłacaniu zasiłków dla powodzian. Najwyższa Izba Kontroli publikuje kolejny raport. Tym razem inspektorzy wzięli pod lupę wypłaty zasiłków dla powodzian. I w tym obszarze nie zabrakło uchybień. Bogatynia i Jelczy-Laskowice to w tych dolnośląskich gminach Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się nieprawidłowości w wypłacaniu zasiłku dla powodzian w 2010 roku. W Bogatyni, obliczając wysokość zasiłku, do wartości wycen netto zaliczono 23 zamiast 8% VAT-u, co de facto skutkowało zawyżeniem dotacji przyznawanej dla powodzian o ponad 1 000 000 zł. Kontrola odbyła się w 8 województwach i dotyczyła powodzi z 2010 roku. Pomimo uchybień inspektorzy NIK-u ocenili pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi pozytywnie. Jednak nie mają wątpliwości, że sytuacje takie jak ta w Jelczy-Laskowicach nie powinny mieć miejsca. Nie wypłacono na przykład zasiłków edukacyjnych 9 rodzinom lub wypłacano zasiłki nienależnie, chociażby osobom, które nie były zameldowane na terenie gminy. Jeszcze gorzej niż Bogatynia i Jelczy-Laskowice w raporcie NIK-u wypadła lubelska gmina Wilków. Tam zawyżone zasiłki dla powodzian przyznano samorządowcom. Do nich miała też trafić pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyniki kontroli NIK-u zostały już przesłane do wszystkich samorządów. Zniknął z ustawy refundacyjnej, ale ma być w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chodzi o przepis o odpowiedzialności lekarzy za nieprawidłowo wypisane recepty. Już w lipcu może powtórzyć się zamieszanie z receptami na leki refundowane. Konflikt lekarzy z Ministerstwem Zdrowia znajdzie finał w Trybunale Konstytucyjnym. Początek roku to problemy z receptami. Lekarze wypisują recepty bez zniżki lub stawiają pieczątki. Refundacja leku do uznania Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze nie chcą być karani za nieprawidłowo wypisane recepty. Pacjenci płacą za leki 100% ich wartości, bo nie mają innego wyjścia. Cała sytuacja może się powtórzyć w lipcu. Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, jaką formę ten protest przyjmie, czy wrócimy z powrotem do pieczątek, słynnych już pieczątek, że refundacja leku do decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, czy po prostu wszyscy pacjenci będą mieli wypisywane recepty 100%. Nadzwyczajny zjazd lekarzy rekomendował niepodpisywanie umów z funduszem na wypisywanie recept na leki ze zniżką. Medycy protestują. Przepisu o karaniu lekarzy nie ma w znowelizowanej ustawie refundacyjnej. Jest za to w umowach z funduszem, a wszystko w imię dobra pacjenta. Nam chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że tak naprawdę ustawa refundacyjna uderza przede wszystkim w pacjentów, ponieważ to oni mają prawo do zniżek, oni mają prawo do refundacji leków, zwłaszcza ci pacjenci, którzy są przewlekle leczeni lekami drogimi i muszą je po prostu przyjmować. Lekarze przyjęli uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów rozporządzenia z 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki medycznej. Chodzi o przepisy nakładające na świadczeniodawców kary za nieprawidłowo wypisane recepty. 7 ambulansów pogotowia ratunkowego z Krakowa, Wrocławia, Pabianic i Katowic bierze udział w 2-dniowym wyścigu. Głównym celem jest potwierdzenie sprawności ratowników i sprzętu w najtrudniejszych sytuacjach, na przykład po zejściu górskiej lawiny. To ratownicy medyczni z całej Polski są uczestnikami 6. rajdu ambulansów ratowniczych. Czekają ich 2 dni zmagań w górach. Przygotowano 4 zadania medyczne, 1 techniczne i test teoretyczny. Łatwo nie będzie. Będzie na pewno katastrofa samochodowa, będzie duży wypadek w lesie przy Wrębie, a więc obcięta noga. Będą ćwiczenia lawinowe, a więc przysypany lawiną, akurat dzisiaj się składa, także jest drugi stopień zagrożenia lawinowego, ale my będziemy w bezpiecznych miejscach to robić. 3-osobowe zespoły medyczne przed startem nie wiedziały, co ich czeka w Karkonoszach, bo tam zaplanowano zadania. Nie wiedzieliśmy za bardzo, jak się przygotowywać do technicznych zadań. No, do medycznych czułem się przygotowanie, gdyż pracuję na co dzień w pogotowie ratunkowym. Także tu myślę, że nas sędziowie i organizatorzy nie zaskoczą. Z doborem tego, co trzeba zabrać i co może okazać się niezbędne, nie było jednak żadnego problemu. Wzięliśmy deski,
do samochodu, żeby podkładać pod koła. Wzięliśmy łańcuchy, wzięliśmy łopaty, worki z piaskiem. W rajdzie bierze udział 7 ambulansów, między innymi z Pabianic, Krakowa i Wrocławia. Nieprzypadkowo właśnie te jednostki ratownicze zostały wybrane przez organizatorów imprezy. Weryfikujemy je przez kilka tygodni wcześniej, wybieramy tylko te, które naszym zdaniem są najbardziej przygotowane technicznie do takich trudnych warunków, no i reprezentują dobry poziom medyczny. Sprawdzamy się nie tylko jako medycy, ale też jako fizycznie po prostu. Czasami trzeba będzie tutaj pchać karetkę albo zakładać łańcuchy, wyciągać się. Na wykonanie każdego z zadań ratownicy medyczni będą mieli 20 minut czasu. Ocenią ich sędziowie. Umiejętności odnalezienia, czyli po otrzymaniu adresu odnalezienia poszkodowanego, później sposób oceny tego poszkodowania, co się mu stało, w jaki sposób do niego podejść, następnie udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie do transportu i zabranie. Rajd nieprzypadkowo organizowany jest właśnie zimą. Chodzi o trudne, często ekstremalne warunki pogodowe. To w jeszcze większym stopniu pozwoli sprawdzić praktyczne umiejętności ratowników. Coraz więcej firm zatrudnia na czarno. W najnowszym raporcie Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła, że co czwarty przedsiębiorca nie zgłosił w terminie swojego pracownika do ZUS. Pracownicy godzą się na to, bo często nie mają innego wyjścia. Budownictwo to obok rolnictwa czy gastronomii miejsca, gdzie najczęściej pracownicy są zatrudniani na czarno. Najwięcej takich przypadków jest w małych firmach zatrudniających do 9 osób. Na 25 tysięcy przeprowadzonych kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy ponad 27% firm nie zgłosiło terminowo swoich pracowników do ZUS-u. Przedsiębiorcy bardzo chętnie w ten sposób zaoszczędzają na swoich kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej uzasadniają to w ten sposób, że podejmując czy powierzając pracę świeżo zatrudnionemu pracownikowi, muszą ponieść koszty związane np. ze szkoleniem, badaniem, wyposażeniem go w odzież roboczą. Pracodawcy zatrudniają na czarno, bo im się to opłaca. Pracownik godzi się na taką pracę, bo często nie ma innego wyjścia. Omija umowę o pracę poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych, natomiast powierza pracę w sposób charakterystyczny dla umowy o pracę, czyli każe człowiekowi przychodzić o konkretnej godzinie, każe pracować konkretną ilość godzin i konkretną ilość dni w tygodniu. Pracodawcy mają 7 dni na zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych. W praktyce wielu zwleka z tym do pierwszej kontroli inspekcji pracy. W takich przypadkach przedsiębiorcy grozi nawet 2 lata więzienia. Studenci i absolwenci uczelni technicznych już po raz 17 zapoznali się z ofertą akademickich targów pracy. Na Politechnice Wrocławskiej można znaleźć pracę nie tylko w kraju, ale także za granicą. W jednym miejscu można zapoznać się z ofertą wielu firm, zorientować się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Można też złożyć dokumenty aplikacyjne. Takie możliwości dają akademickie targi pracy. Już po raz 17 zorganizowano je na Politechnice Wrocławskiej. Gościmy 47 pracodawców, tak? Branża głównie informatyczna. No, z uwagi na Politechnikę, tak, jednak to jest najbliższa branża naszej uczelni, aczkolwiek gościmy też inne branże, mechaniczna, konstruktorzy. Nie zabrakło propozycji pracy za granicą. Wystawcy, którzy nas odwiedzają, oferują również odbycie stażu praktyk w swoich jednostkach zagranicznych. Mamy też pośredników pracy, którzy pomagają studentom znajdować pracę za granicą. Na targach można było spotkać absolwentów i studentów uczelni technicznych, bo to przede wszystkim do nich kierowane były propozycje firm. Czego oczekiwali? Chciałbym mieć stabilną pracę na pewno, która sprawiałaby mi przyjemność. Żeby faktycznie dawała pozwolenie na rozwój pracownika, a nie tylko takie stanie w miejscu i na przykład klepanie cały czas tego samego. Z kolei wystawcy także mieli jasno określone kryteria i wizje przyszłych pracowników. Istotna jest znajomość języka niemieckiego, ale przede wszystkim stawiamy na dobre wykształcenie techniczne, a takie wykształcenie gwarantuje Politechnika Wrocławska, z którą mamy umowę o współpracy strategicznej. Studenci nie ukrywali, że ważne jest dla nich wynagrodzenie. 2000 do ręki to standard. Są firmy, które już na wstępie są gotowe płacić 2 razy więcej. Jednak w tym przypadku trzeba mieć duże umiejętności językowe i wiedzę niekoniecznie wyniesioną z uczelni.
Wiosną okaże się, które z dolnośląskich gmin, powiatów i instytucji samorządowych otrzymają ostatnie dotacje unijne na remont i modernizację dróg. Na razie Zarząd Województwa wytypował wstępnie 9 spośród 29 inwestycji. Prawie 45 milionów złotych wyniesie łączna pula dotacji z Unii Europejskiej, jakie Zarząd Województwa Dolnośląskiego zamierza przyznać na remont dróg w regionie. Ten czas najbliższych 2 miesięcy to okres, kiedy będziemy podejmować decyzje ewentualnie o zwiększeniu alokacji i ewentualnie o zwiększeniu ilości projektów, które otrzymają dofinansowanie. Póki co spośród 29 zgłoszonych przedsięwzięć Zarząd Województwa wybrał 9 inwestycji. Dotyczą budowy lub przebudowy obwodnic miejskich i poprawy szlaków tranzytowych prowadzących przez miasta, a także budowy i modernizacji połączeń z głównymi drogami krajowymi. Wśród wybranych propozycji znalazły się drogi w Bielawie, Jeleniej Górze, Karpaczu, Osiecznicy, Wałbrzychu, Wleniu, Świdnicy, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu kryterium na południe od A4. W związku z tym będzie to komunikacja z południem Dolnego Śląska, z Karkonoszami, Sudetami. O tym, które z inwestycji ostatecznie otrzymają dofinansowanie z funduszy unijnych, okaże się już wiosną. Po 3 miesiącach przerwy ponownie będzie można wypożyczyć rower miejski. Wypożyczalnie zostaną uruchomione za kilka dni. Już z początkiem marca, po przerwie zimowej, na ulicę Wrocławia powróci rower miejski. W ramach systemu będzie funkcjonować 25 stacji, z których będzie można wypożyczyć 185 rowerów. Wszystkie podczas przerwy zimowej zostały poddane konserwacji i niezbędnym remontom. Nowe stacje, z których będzie można wypożyczyć rowery, pojawią się m.in. na placu Grunwaldzkim, przy Arkadach Wrocławskich, na placu Bema czy przy ulicy Halera. W tym roku operator roweru miejskiego zamierza uruchomić około kolejnych 20 stacji. Oznacza to, że na koniec sezonu w mieście powinno ich być 2 razy tyle. W zeszłym roku rower miejski wypożyczano ponad 120 tysięcy razy. Zbierali podpisy na przystankach, a nawet w kościele. W sumie uzbierali ich 3,5 tysiąca. Dziś petycja z prośbą o nielikwidowanie autobusu numer 135 z Kozanowa na dworzec główny PKP trafiła na biurko prezydenta Wrocławia. Mieszkańcy Kozanowa, Popowic i Szczepina zebrali blisko 3,5 tysiąca podpisów pod petycją do prezydenta Wrocławia o nielikwidowanie linii autobusowej 135. We wtorek w południe wniosek trafił do gabinetu Rafała Dutkiewicza. Od tygodni nieoficjalnie mówi się, że urzędnicy chcą zlikwidować linię po tym, jak na Kozanów ruszy tramwaj plus. Jest to wygodne połączenie dla wszystkich mieszkańców Popowic, a poza tym nie zgadzamy się z twierdzeniami, iż linia 31+, plus, która będzie jechała na trasie Kozanów-Gaj, pokrywała się ze 135, dlatego 135 miałoby być zlikwidowane, ponieważ 135 jeździ też na Popowice, jeździ też na Szczepin. I dalej na dworzec. Petycja mieszkańców nic nie zmieni, bo decyzja co do przyszłości 135 już zapadła. Szczegóły mają być znane w środę. Jedno, co od razu muszę zrobić, to uspokoić mieszkańców Kozanowa, że połączenie z dworcem poprzez ulicę Popowicką i Długą oczywiście pozostanie dokładnie w tym samym kształcie, w jakim to jest do tej pory. Żadne decyzje, które podejmujemy, jeśli chodzi o komunikację miejską, nie są podejmowane w taki sposób, aby uprzykrzyć życie mieszkańcom. Przynajmniej tak się staramy, być może nie zawsze to wychodzi. Połączenie pozostanie, co nie wyklucza likwidacji autobusu 135. A Krajowa Izba Odwoławcza już zdecydowała, nie będzie ponownego przetargu na wybór wykonawcy strefy kibica w Rynku. Firma, która w styczniu wygrała przetarg, wyposaży strefę za niespełna 7 milionów złotych. Nic już nie stoi na przeszkodzie, by podczas Euro w Rynku było tak jak 4 lata temu na Placu Solnym. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła protesty firm, które przegrały przetarg na wybór wykonawcy strefy kibica w centrum Wrocławia. Zwycięska firma zorganizuje strefę za niespełna 7 milionów złotych. Na Placu Gołębim już za 3 miesiące powstanie gigantyczna scena. W Rynku na żywo transmitowane będą wszystkie mecze Euro. Do strefy kibica każdy będzie mógł wejść za darmo, ale przy każdym z 6 wejść kibice będą kontrolowani. Podobnie ma być w innych strefach na Pergoli i Wyspie Słodowej. Do końca marca potrwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na wolontariuszy Euro 2012. Specjalistyczne szkolenia rozpoczną się w maju. Rozpoczął się ostatni etap rekrutacji wolontariuszy na Euro 2012. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzano ich znajomość języka obcego, ale nie tylko.
motywacje, chcemy poznać te osoby bliżej, zobaczyć jak się komunikują, w jaki sposób, czy są otwarte, oraz zaproponować im odpowiedni obszar, taki wstępny obszar do działania. 650 wolontariuszy podczas Mistrzostw Euro będzie pomagać kibicom na lotniskach i dworcach, a także przy stadionie. Takie wydarzenie jak Mistrzostwa Europy 2012 to jest chyba największe wydarzenie, jakie miało miejsce tutaj w Polsce. Chciałbym właśnie wziąć udział w czymś takim, zobaczyć jak to wygląda od środka. W rozmowach kwalifikacyjnych będzie uczestniczyć ponad 1100 osób. Potrwają one do 31 marca. Mamy zgłoszenie z ponad 15 krajów z całego świata, w tym ze Stanów, z Australii, z Ugandy na przykład. To są takie najbardziej egzotyczne. Bardzo często są to osoby polskiego pochodzenia. Wczoraj już mieliśmy pana, który na co dzień mieszka w Australii, jednak na pół roku przyjechał tutaj do Polski, ponieważ chce, między innymi dlatego, że chce uczestniczyć w takim wydarzeniu jak UEFA Euro 2012. Bardzo dużo osób jest, które są u nas we Wrocławiu w ramach różnych wymian studenckich. W maju rozpoczną się szkolenia wolontariuszy przed Euro. Będą się uczyć zasad pierwszej pomocy, a także poznają topografię miasta. Wolontariusze oprócz doświadczenia mogą liczyć na nocleg, ciepły posiłek i bezpłatną komunikację miejską podczas trwania mistrzostw. Akademię Muzyczną we Wrocławiu odwiedzają słynni profesorowie. W ramach projektu Visiting Professors do stolicy Dolnego Śląska przyjechał John Kenny. Wybitny puzonista i performer dał mistrzowski kurs gry na puzonie. Recitale, kursy i wykłady. Profesor John Kenny spędzi we Wrocławiu zaledwie 3 dni, ale program jego wizyty jest napięty. Światowej sławy puzonista jest pasjonatem starych instrumentów dętych. We Wrocławiu zdradza tajniki gry na puzonie studentom z Akademii Muzycznej. Pracuję też z archeologami, rekonstruując instrumenty sprzed naszej ery. Próbuję odkryć, jak zostały zbudowane i jakie dźwięki wydawały. Profesor John Kenny jest wykładowcą w renomowanych uczelniach muzycznych w Londynie i Edynburgu. Jego przygoda z puzonem zaczęła się w wieku 14 lat. Znałem chłopaka, który był ode mnie wyższy i silniejszy i miał puzon. Ja miałem trąbkę, któregoś dnia zabrałem mu puzon i oddałem trąbkę. Pobił mnie, ale za to miałem puzon. Taki gość w murach Wrocławskiej Akademii Muzycznej nie pojawia się często, stąd duże zainteresowanie studentów kursem gry na puzonie. Zdaniem uczestników spotkania cennych wskazówek profesora nie sposób porównać z wiedzą książkową. Pokazuje nam inne techniki gry i uczy nas interpretacji naszych utworów zupełnie w inny sposób niż uczą nas profesorowie. Bardzo mi się wydaje, że rozumie problemy, które napotykamy i tylko taki właśnie pedagog jest w stanie jakby je zaleczyć. Próbkę możliwości muzycznych profesora Kennego będzie można usłyszeć w środę o 19 w sali teatralnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie odbędzie się recital puzonisty. Za chwilę Sport Game i Daria Matuszek. Rano spotykamy się o 7 i 8, a ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.